Agent Tomasz. Ja chyba odwykłem od gadania na luzie i to nie tylko przez ostatni miesiąc, ale przez ostatnich kilka lat. I zawsze mam wrażenie, że audycja na początku to musi być taka super fajna jak w radiu, a ona dopiero potem może się wyluzować i być trochę mniej napięta. Tymczasem może wystarczy nie robić intrów żadnych i się nie napinać, ale tak w ogóle to cześć. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie w odcinku dotyczącym odwyku, ale takim odcinku, w którym chciałbym zasadniczo skończyć i wygasić temat tego odwyku. Chciałbym odnieść się do waszych komentarzy i do waszych pytań, to w drugiej może części dzisiejszego spotkania, a zacznę od tego, że bardzo mocno mnie zdziwiło. To może zacznę od jednej rzeczy związanej z tymi pytaniami, jako taki może teaser. Bo spisałem sobie, skopiowałem sobie do Worda, mogę scrollować i zaraz się do nich wszystkich odniosę z szacunkiem należnym. Nie wiem, dlaczego po ostatniej audycji związanej z odwykiem agenta od agenta dostałem nie tylko w komentarzach tutaj pisemnych, do których zaraz przejdziemy, ale w ustnych komentarzach mnóstwo wypowiedzi w stylu: o, to już koniec agenta, już nie będzie, projekt się skończył, zamykamy w ogóle tutaj studzienkę i papa i żegnaj, w ogóle, wiecie, pokonaliśmy Pennywise, skończył się agent, Konfederacja dostała się do sejmu, wystarczy. Nie, przygotujmy się na nową rzeczywistość 2020 z zupełnie nowymi danymi. Nie wiem, czy to jest tak, czy ja rzeczywiście coś takiego powiedziałem miesiąc temu, że mam zamiar już w ogóle wygasić domenę, nic nie kręcić, nic nie pisać, nic nie robić, nie komentować, pozbyć się wszystkiego i było to tak oczekiwane przez publiczność i ludzie nie mogli się tego doczekać, żebym ja wreszcie zamknął głupią japę i poszedł, wziął się do jakiejś normalnej, sensownej roboty, że tak to wszyscy zrozumieli. To był wynik jakiegoś, nie wiem, popytu na taką informację. Wreszcie, uhu! Nawet nie dosłuchali do końca, co ja tam mam do powiedzenia. Po prostu stwierdzili wszyscy: dobra, okej, już nie będzie agenta. Bardzo dobrze, ale trzeba mu podziękować, bo się napracował. Lejburzyści. Wysiłek się nie liczy, moi drodzy. Liczą się efekty, liczą się wyniki, czy się wartość subiektywna. Piękno jest wokół patrzącego, a nie w tym, ile kto się napracował. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to przez miniony miesiąc zauważyłem autentycznie jedną rzecz, że ani przez jeden moment nie interesowało mnie nic. Nic, absolutnie. Z tematów, które normalnie w wieściach pominiętych byłyby poruszane. Czyli żaden Trzaskowski, Trump, w ogóle Corwin, Ocasio-Cortez, Jeremy Corwin, wszystkie, nieważne, Corbin, Mikke i tak dalej. Nic z tych rzeczy, żadne Farage, żadni Kurdowie, zero. Po prostu. Zupełnie tak, jakby można było bez nich przeżyć. I próbowałem się tak, wiecie, wyrobić sobie inne nawyki, niekoniecznie jakby odkleić się od tych nawyków, które mam, ale wiemy doskonale, jak to działa, bo nawyki są po to, żeby zaspokajać nasz mózg, który jest leniem. Nasz mózg jest leniem zasadniczo i jeśli ja wiem, że jest czwartek rano, to nie chce mi się kombinować nad tym, jak polepszyć coś, to idę znowu w te same kolejny i robię audycję i w piątek wieczorem są nowe wieści pominięte, które wyglądają całkiem okej, ale ja już mam dość. Już za którymś razem wiem, że powiem sobie dość jak Chylińska i to już będzie niedługo. Za każdym razem miałem to wrażenie od bardzo dawna. Chociaż sam akt nagrywania i sam podcast bardzo lubię i lubię kontakt z wami, żyło jasne. Nie lubię całej tej otoczki, tego szamba. I właśnie tego szamba mi nie brakowało. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że nie brakowało mi szamba? Nie interesowało mnie to, co nowego Partia Pracy w Wielkiej Brytanii obiecała swoim prawdopodobnym wyborcom, którzy nie chcą na nią głosować zupełnie. W ogóle mnie nie interesowało, jak się rozwija kwestia Brexitu, czy ile lodu przybyło lub ubyło na biegunie południowym lub północnym i tak dalej. W ogóle, gdzie jest Greta Thunberg, czy już wróciła do Szwecji łódką, czy jeszcze się tam przybija piątkę ze Schwarzeneggerem i co tam w ogóle robi. I mówię o tym, bo tak długo, bo zasadniczo, słuchajcie, przez ostatnie kilka lat to było treścią naszych spotkań, nie? Rozkminianie takich bzdur. I na to szła gigantyczna energia. Tak więc przez miesiąc stwierdziłem, że wyrobię sobie nowe nawyki. Będę ćwiczył na gitarze na przykład i będę codziennie ćwiczył skalę, bo kiedyś grałem bardzo dobrze na gitarze, teraz okazało się, że po paru latach w ogóle mam ręce jak z gumy.
W ogóle nie potrafią się do niczego poważnie złapać, wszystko się od nich odkleja. A skalę na gitarze to jest taka fajna rzecz. Jeśli nawet nie jesteście muzykami, to ma swój walor, bo musisz nauczyć się pewnego porządku, grać go w odpowiednim tempie, ćwiczysz to, jesteś w tym coraz lepszy i to jest super. I szukałem tego porządku. Chciałem po prostu ustawić od nowa pion i poziom. I dlatego wspomniałem o lenistwie mózgu, że nie da się po prostu, nie wiem, wyrzucić przez okno na wyku picia, nie? Trzeba coś nowego na to miejsce wstawić. Rąbanie drewna, wszystko jedno. I to jest jedyny sposób, żeby zmienić nawyk. Oczywiście trzeba sobie ustawić te cukierki po drodze, te marcheweczki, żeby ten nawyk kojarzył nam się. No bo w sumie to jesteśmy jak psy Pawłowa na dobrą sprawę. Nie jesteśmy sztuczną inteligencją, jesteśmy prawdziwą inteligencją. A jak widzimy po stanie intelektualistów obecnie, to są głównie marcheweczki i cukiereczki. W sensie granty tego dłuży. Nieważne. I to był ciężki miesiąc. Nie będę udawał. Z jednej strony miałem wrażenie, że trzeba szybko wrócić do jakiegoś działania, bo tu codziennie wyskakuje nowe powiadomienie, że jakaś tam subskrypcja na Patronite się skończyła i ta suma gdzieś topnieje. Jest jakby, no właśnie, a propos tych biegunów. Greta miała rację, Al Gore miał rację. Patronite stopnieje do 2021 roku. Nie będzie śniegu na święta, nie będzie prezentów, nie będzie Mikołaja. I wiecie co? I zastanawiałem się, jak się zebrać do kupy. Jak się zebrać bez... czy jest życie w ogóle po wieściach pominiętych? Nie? I to jest fatalne. Bo trudno jest wypocząć, trudno jest się wyspać w domu z dwiema małymi dziewczynkami, jak macie dzieci, to wiecie. To nie od razu jest tak, że nie było wieści pominiętych, a to agent sobie spał, jak niedźwiedź. Nie, to jest nie ma nic dalszego od prawdy. Praca cały czas wre. Ale miałem taki moment, że rzeczywiście mogłem troszeczkę się uspokoić. Mogłem obejrzeć jakieś filmy z powrotem, spędzić trochę czasu z dziećmi i rzeczywiście, powiem wam szczerze, zauważyłem, że grozi nam coś, że z jednej strony ja nie chcę zamykać tego projektu w żaden sposób, ale z drugiej strony może nam coś grozić takiego, że ja bardzo często wcześniej mówiłem, że nie chciałbym zamieniać wieści pominiętych na tam, nie wiem, serię recenzji filmowych, czy piosenek, czy jakichś skeczy, bo w tym nawyku, jakkolwiek on by był destrukcyjny, jest pewna siła. Nie? Jest siła, która polega na tym, że co piątek jest audycja, co piątek jest podcast. A teraz co, nagraj coś, jak ci przyjdzie wena, to mi praktycznie przyjdzie raz na miesiąc, bo tak na dobrą sprawę ten czas zostanie natychmiast wypełniony przez inne zajęcia. I tego się troszeczkę obawiam, więc jakiś taki mały reżim, pewna kindersztuba by się tutaj przydała, jakiś porządek, wiecie, struktura, to ogromnie pomaga. Jest czwartek, przygotowujemy nagranie. Czwartek rano, wiadomo, że wychodzę z domu, cały dzień jestem na zewnątrz, dzięki temu mogę przygotować materiał, cały dzień w piątek nagrywam. I przynajmniej ta audycja jest. I teraz się zastanawiam, co będzie, nie? Co będzie, jak tego nie będzie. Na szczęście są kolejne projekty i próbując odpocząć, próbowałem przejść na inne, jakby to ująć, korzystać z innych estetyk, z innych jakości. Zanurkowałem w muzyce, wspominałem o tych skalach na gitarze, ale cały duży pokój, jak tylko na tydzień dziewczynki wyjechały do dziadków i miałem cały tydzień dla siebie, to zamieniłem duży pokój w mieszkaniu w studio nagraniowe i zacząłem, w ogóle przyniosłem wzmacniacze, gitary, ukulele, klawisze, kachon, wszystko to zaczęło krążyć dookoła, bo rzeczywiście muzyka stała się czymś, co mnie najszybciej leczy z tej grypy post-newsowej, ale miałem takie dziwne znowu wrażenie, i to jest chyba mój charakter nieuleczalny, że jak tylko patrzyłem na te statywy, na mikrofony, na laptopa, to oprócz w sumie gitary i wzmacniacza, to wszystko inne, no i tam paru innych instrumentów, wszystko inne służyło mi normalnie do pracy na co dzień. To były te same dyski twarde, ta sama myszka, wiecie, ten sam monitor. I tak w sumie nie czułem się, że ja odpoczywam od pracy. Ja po prostu inaczej obróciłem ten komputer i inaczej podłączyłem do niego kable. Te same kable, jak robię to w przypadku pracy. I patrzysz na ten sprzęt i mówisz, nie odpocznę patrząc na te rzeczy cały czas. Bo one cały czas siedzą w głowie, że coś trzeba, ktoś na to czeka. To jest jakaś powinność, nie? Wyszedłem jednego wieczora na koncert, 2 czy 3 tygodnie temu, już teraz nie pamiętam. Koncert z kategorii Guilty Pleasure na trasę Rewind, tak zwaną Rewind Tour. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. Na Torwarze był gigantyczny koncert w sobotę.
muzyki dance z lat 90. Nigdy w życiu nie byłem na takim koncercie. I było fantastycznie. Gwiazdą wieczoru była Aqua. Pamiętacie, Barbie Girl i Dr. Jones, po prostu czad, zarąbisty. Oprócz tego był Technotronic, Dr. Alban, Snap, Wakefield i Corona. Więc naprawdę było zarąbiście. I to jest taki dziwny moment, że jesteś w takiej sytuacji, gdzie grają na żywo kapele z lat 90. Już takie podstarzałe, już nie zawsze ten oryginalny skład, wiadomo. I jest taka chęć... To się na to mówią guilty pleasure, ale ja nie rozumiem, dlaczego guilty. To jest po prostu pleasure, to jest po prostu przyjemność. Nie ma w tym nic... Ja nie widzę w tym niczego guilty. I nagle jakiś jeden z tych ludzi na koncercie puka mnie w ramię. Ja myślę, kurczę, o co chodzi? Jakiś ochroniarz czy co? Coś się stało? I odwracam się, jakiś chłopak mówi, że w ogóle jeśli słucha tego, to bardzo serdecznie pozdrawiam. On mnie rozpoznaje, bo czy ja jestem agencki? No tak, no cześć, czołem. A, bo on coś tam słuchał, coś tam oglądał, fajne rzeczy. Jesus. Miło z jego strony, no super, tak jak mówię, spoko, niech się odezwie, jeśli słucha tej audycji. Pozdrawiam go teraz jeszcze raz, już na cicho i spokojnie, a nie w gigantycznym hałasie. Ale wrażenie jest takie, że okej, dobra, no tak. Ktoś czeka na audycję, ktoś mówi o audycji, a nigdy nie jestem, wiecie, anonimową osobą. Chyba się wyprowadzę z powrotem do Katalonii, bo tam nie było takich case'ów. Nigdy w życiu w Katalonii nikt nie powiedział, ej, agencki! W Polsce się to niestety zdarza. I była taka... I potem miałem taki moment przełomowy, że zacząłem wszystko sprzątać, wiecie? Zacząłem wywalać wszystko z pudeł, stare kartoniki, które trzymam czasami, nie wiem po co, myśląc, że może trzeba będzie oddać coś do naprawy pogwarancyjnej. Wiecie, te kartoniki potrafią się zbierać po jakichś mikrofonach, po jakichś końcówkach, nie wiadomo czego. I nagle okazuje się, że one tam 4 lata są w tym pawlaczu, więc wywalam wszystko. Zacząłem wywalać rzeczy, które mi się powtarzają. W ogóle Marie Kondo na turbo, sztuka sprzątania, wiecie o co chodzi. I dostaw tylko te rzeczy, które cię uszczęśliwiają. No i myślę sobie, okej, idziemy w dobrym kierunku. I następny krok to było rozdawanie rzeczy. I poczułem, że to jest fantastyczne. Po prostu rozdawanie rzeczy. Nie wiem, zanoszenie książek do biblioteki, czy do jakichś tam szafek w parku, które gdzieś tam są u mnie na osiedlu, gdzie można zostawić książki. I zacząłem te rzeczy wynosić z domu, oczyszczać się zupełnie. Nie? Mówię, przede mną kolejne jakieś, czy weekend kapitalizmu, czy zjazd austriacki, znowu naznoszę do domu książek, nie wiem, 115 tysięcy. I nigdy ich nie przeczytam, bo nie mam kiedy. Więc przynajmniej części się pozbędę. Takie, które już znam, czytałem i wątpię, czy do nich szybko wrócę. I w którymś momencie wciąż miałem taki moment, że chociaż nie palę papierosów, to je zacząłem z powrotem palić. Próbowałem dojść, wymurzyć, co ja tak naprawdę chcę zrobić, jaka jest moja misja. Bo wszystkie fantastyczne książki, które mówią nam o, wiecie, o tym, jak działać lepiej, to one, niektóre nawet są nie głupie, ale one nam tylko mówią, jak działać lepiej. Możliwe nawet, że zaczniemy od podstawowej książki w motywowaniu działań, czyli zacznij od dlaczego, ale książka zacznij od dlaczego nie mówi ci, dlaczego masz coś robić. Znaczy, żadna książka ci tego nie powie. Ja się zacząłem zastanawiać, o co mi tak naprawdę chodzi, po co ja to wszystko robię. Bo wiecie, to już trwa tak długo, tak dużo się rzeczy na świecie zmieniło przez ostatnie 10 lat, odkąd istnieje podcast i jest jeszcze tyle do zrobienia i warunki zmieniają się tak szybko, że nie można po prostu trzymać się tego, co 10 lat temu miało sens. Bo 10 lat temu zrobienie audycji jako jednego z pierwszych podcastów, nie mówię pierwszego, ale to był pierwszy z kilkudziesięciu czy kilkunastu może nawet wtedy polskich podcastów, jeden z pierwszych informacyjnych w ogóle, który mówił o rzeczach, o których nie mówi się na TVN i TVP, to było rzeczywiście coś nowego. Dzisiaj nikt nie ogląda TVN i TVP, wszyscy czerpią wiadomości z internetu i wszyscy siedzą w swoich bańkach informacyjnych. Nawet my, drodzy agentowicze, siedzimy w naszej bańce informacyjnej. I te bańki informacyjne coraz bardziej nabierają takiej struktury wieży, która jest atakowana przez przedstawicieli innych bańek informacyjnych. I to jest strasznie stresujące tak na dobrą sprawę, nie? To się zaczyna robić zabawne, kiedy się z takiej bańki na chwilę wyjdzie, przestanie się uznawać innych ludzi za mających od razu złe intencje. Ale bardzo szybko człowiek wraca do tego, że jednak ci ludzie dookoła z innych baniek informacyjnych nie muszą mieć złych intencji, ale zachowują się, jakby mieli złe intencje. Nie? Wiecie, o co chodzi. Na każdej kolacji rodzinnej, gdzie jest więcej niż 6 osób, przeżywaliście to pewnie mnóstwo razy,
Od razu połowa jest specjalistą od tępienia kornika, połowa jest specjalistą od ratowania puszczy i jest po prostu wojna domowa trwa przy stoliku, nie? A na ziemi ludziom pokój dobrej woli. I tak w sumie myślę sobie tak, nie chcę zachowywać się jak totalna pizda, która po prostu nie wie co robić, jestem dorosłym facetem, który nie ma na co narzekać, może się wziąć do normalnej roboty, iść do TVN-u czy do TVP, wszystko jedno, zawiesić na haczyku jakiekolwiek tam misesy i ideologie i po prostu zarabiać. Co najwyżej będę sfrustrowany i nie wiem, popełniesz samobójstwo. Jak już zapanuje w Polsce polski model dobrobytu skandynawskiego. Nie, a tak serio. Jest taka sytuacja, w której kilka razy już się z tym zmierzyłem, że kiedy mam takie wrażenie, że chciałbym, żeby mi ktoś pomógł, ale nie jestem w stanie za bardzo sprecyzować, jak ten ktoś mógłby mi pomóc. No bo musiałbym kogoś wpuścić bardzo głęboko w jakieś swoje niuanse, a nie chcę za bardzo, a ludzie, którzy już mnie bardzo dobrze znają, jak zacznę mówić, to mnie będą oceniać jakoś inaczej, albo wykorzystają to przeciwko mnie kiedyś. Nie, dobra, żartuję, to jest oczywiście żart. Więc nie ma takiej idealnej osoby, z którą można byłoby pogadać. Więc mówisz, potrzebujesz czegoś, potrzebujesz jakiegoś wsparcia, to trzeba zrobić rzecz zupełnie odwrotną, 180 stopni i trzeba wyjść do ludzi i im pomóc. Dokładnie w tym momencie, kiedy czujesz, że ty potrzebujesz pomocy. Okej, to nie jest może zasada, która się każdemu przyda, ale mi się zdarzyło coś takiego mnóstwo razy, tylko jak pomóc ludziom? Znaczy co, wyjdę z domu i będę staruszki przez ulicę przepychał i nawet jak nie będą chciały iść, to ja będę je tam na siłę za rękę i będę takim super harcerzem. Zawsze mówisz, okej, ale robisz mnóstwo rzeczy za darmo, jakieś nie wiem, filmiki, jakieś podcasty, jakieś wykłady, przecież nikt ci za to nie płaci. No chyba, że to jest na zlecenie dla kogoś, dla jakiejś uczelni czy coś, no to owszem, są z tego wtedy pieniądze, ale rzeczy, którą zrobiłem, jakby wysłałem za darmo, jest jakaś w ogóle niezliczona ilość rzeczy. No ale dobra, nie myślisz o rachunku wstecz, ile czegoś zrobiłeś i teraz oczekujesz, że rzeczywistość ci przyjdzie z jakąś dywidendą. Nie, nieprawda, to tak nie działa. To jest cały czas reset. Non stop trzeba na nowo wysyłać dalej energię. I wtedy Tomek Kołodziejczuk z Centrum Kapitalizmu zgłosił się, żebym zrobił jakieś szkolenie na weekendzie kapitalizmu. Tylko absolutnie nie wiedziałem, z czego ja mogę to szkolenie zrobić. I tak pomyślałem, że może pójdę po takiej niby najmniejszej linii oporu, ale z drugiej strony może być to rzecz, która ludziom się przyda. I zrobiłem w minioną sobotę godzinne szkolenie z podstaw kręcenia wideo. Ja to zawsze opisuję, że jak nagrać film tosterem. To znaczy chodzi o to, że jeśli nagrywamy film jakimś prostym, kompaktowym aparatem, czy nawet telefonem komórkowym, to co? To możemy zawsze to zrobić trochę lepiej. Nie musimy iść do szkoły filmowej, czy oglądać kilkudziesięciu vlogów na YouTubie z jakimiś 10 najlepszymi poradami świata. Przygotowałem checklistę związaną z dźwiękiem, z obrazem, z kadrowaniem, jakimiś tam prostymi technikami montażu, czy jakąś strukturą i kilkoma niuansami związanymi ze storytellingiem i to się udało zmieścić w godzinę. Nie mam zielonego pojęcia, co z tego zostało ludziom, którzy byli obecni na tym szkoleniu. Nie mam zielonego pojęcia, była to tylko i wyłącznie checklista. Ale mając tą checklistę w ręku, przynajmniej wiesz, że to jest pole, które musisz ogarnąć. I nie musisz tego robić już od razu na tych zajęciach. Wiadomo, że jeśli chodzi o światło, zrobisz ABC, jeśli chodzi o dźwięk DEF i reszta alfabetu gdzieś tam jest. I nie ma tego więcej. Jest 20 kilka punktów i tyle. Nie 130 582, tylko te 23 punkty. Możesz wiedzieć, że jesteś do niczego we wszystkich z nich. Nieważne, ale możesz nad nimi pracować i wtedy będziesz w nich lepszy. A jak już będziesz dobry i przynajmniej średni w tych punktach, będziesz miał to wszystko ogarnięte i zaczniesz wtedy bawić się kadrem, jakimś, nie wiem, montażem wewnątrzkadrowym i takimi rzeczami, no to wiesz, podwójną ekspozycją i jakimiś bajerami, które można zrobić na efektach i w ten sposób wzmocnisz swoją opowieść, no to jest zarąbiście. Ale wchodzenie w filterki bajeranckie przejścia, które na YouTubie ktoś ci dał za tam $5 i inne tam rzeczy, dopóki nie umiesz po prostu zmontować z klocków, zbudować, że tak powiem, psiej budy z 5 desek na krzyż i wyciąć równego kółka na froncie, no to słabo. To te zawiasy i góralskie zdobienia na tej psiej budzie do niczego nie służą, bo ona się zawali po prostu i żaden pies nie będzie chciał w niej mieszkać. I to było coś. To było coś fajnego. Powiem wam szczerze, to pomogło.
Taka głupia rzecz tak naprawdę. Żeby zrobić coś właśnie za free, podzielić się wiedzą, która gdzieś jest na YouTubach, ale tak jak mówię, ona jest nieuporządkowana. A jak jest uporządkowana, to ktoś sobie życzy za to pieniądze. I super, fajnie. I teraz za 2 tygodnie mam wykład o austriackiej szkole ekonomii na Zbiro. Będzie chyba już 6. raz w historii. I wciąż się uczę, żeby ten wykład był lepszy, wiecie? Wciąż się uczę, żeby ten wykład był lepszy. Panie kochani, gadam już 20 minut. Nie wiem, czy przejść do komentarzy. Może przejdę szybko, bo też a propos weekendu kapitalizmu, to może być dobry punkt przejścia. Parę osób podeszło do mnie i mówiło tak, jakbym, tak jak mówię, tak jakbym już chował to wszystko, jakbym już zamykał kranik z agentem. To jest bardzo dziwne, bo agent, i dlatego nazwałem to agentowe uniwersum. Agent to nie jest podcast. Znaczy jest, ale w którymś momencie, mniej więcej po 4 latach działalności tego podcastu, pojawiła się książka Nie karm ręki, która cię kąsa. Pół roku później pojawił się film dokumentalny Corwin the Movie, a rok przed Corwin the Movie pojawiła się Independencja. Pojawiały się jakieś słuchowiska, wywiady. To nie już, to niektóre rzeczy były w formie podcastowej, ale tych rzeczy zaczęło się robić bardzo dużo. Były jakaś współpraca z innymi organizacjami. Pojawiałem się gdzieś pod jakimiś innymi, wiecie, domenami i to już przestał być jako podcast, w którym gadam o tym, co się wydarzyło w minionym tygodniu. Tego się zrobiło bardzo dużo. Pojawiło się Antidiotum, pojawiły się różne inne rzeczy, więc nie da się tego tak do końca nazwać, okej, czy jak nie będzie programu Wieści Pominięte w tej formie, w której był przez następnych parę miesięcy, powiedzmy, to znaczy, że już nic nie będzie? No właśnie nieprawda. Właśnie nieprawda. I to jest, wydaje mi się, coś, czego, nie wiem, albo źle to zaznaczyłem, niejasno. To nie jest tak. Sam fakt, że dzisiaj się słyszymy, jest dowodem na to, że to nie jest koniec wszystkiego. I dobra, w takim razie przejdę do kilku komentarzy, które sobie wypisałem. Postaram się pominąć te, które w tonie się powtarzają. Pisze Pebar, dzięki Tomaszu za wszystkie podcasty, jakie nagrałeś. Życzę wspaniałej podcastowej emerytury. Otóż, drogi kolego, emerytury nie ma w tym podcaście. Nawet takiej, jaką obiecują ostatnio panowie z PiSu, że ona będzie kosztować tam 8500, będziemy mieli za 120 lat i to będzie mniej więcej litr benzyny. Tomasz pisze, a ja dopiero co odkryłem te podcasty. No właśnie, widzisz, miałeś na to 10 lat. Tak, to jest moje zaniedbanie, że nie zrobiłem więcej kampanii na Facebooku, tylko głównie dlatego, że nie wiedziałem, jak ten podcast opisać, tak na dobrą sprawę. Gdybym wiedział, jak opisać działalność Uniwersum Agentowego w 2 zdaniach, to bym pewnie robił więcej wiralowych kampanii. SD, ja rozumiem doskonale i zarazem nawet podziwiam wytrwałość przez 10 lat w tym szambie. Dokładnie, to było nurkowanie w szambie. Prawdopodobnie jeszcze się zdarzy, no, bo nie da się nie zanurkować w szambie, mówiąc o współczesności. Łukasz, rozumiem kwestie związane z wypaleniem i powtarzalnością, to normalne, trzymam kciuki za powrót do zdrowia i ewentualny powrót do agenta. Rozumiem, że do Wieści Pominiętych, bo agent istnieje. Pamiętaj, że niezależnie od tego fajnie się ciebie słucha. Okej, dziękuję bardzo. Adesa, z tego co mówisz, nagrywanie podcastu przez ciebie jest sprzeczne ze złotą zasadą Pareto 20-80. Skoro pozostałe projekty, dzięki którym zdobywasz prestiż, to 20% wysiłków, 80% profitów, w takim razie sprawa jest czysta. Misiek pisze, tak samo. To są komentarze z YouTube'a, za chwilę będą z Facebooka, bo wziąłem ich kilka. Misiek też odwołuje się do zasady Pareto, skup się na tych 20% działań, które przynoszą 80% efektów. Rób raz na tydzień luźnego live'a, być może luźnego wywiadu na Skype, żebyś tylko godzinę w tygodniu na to poświęcił. Okej, tylko to nie chodzi o formę, to od razu powiem od razu, to nie chodzi o formę, to chodzi o to, że przestało mnie interesować to, co się dzieje, tak jak mówię, u Erdogana, u jakiegoś tam Yashimoto i innych wariatów, po prostu czy kto tam kandyduje, czy nie kandyduje na stanowisko głównego przegranego z Trumpem w wyborach w 2020 roku, to jest zupełnie inna kwestia. Ten narzędzie, jakim jest gadanie o tym, się według mnie stępiło na maksa i ostrzenie tego nie wydaje mi się sensowne. Wow, pisze Jarek, czyżby dotarło do ciebie to, co miałem na myśli, gdy pisałem rok temu, że to są nieistotne pierdoły, które są fajne, śmieszą, ale nic po nich nie zostaje. Tak, dotarło do mnie i powiem szczerze, to jest prawda, to są pierdoły, które śmieszą, nic po nich nie zostaje. Natomiast wiesz co, to może jest kwestia też tego, że zdobyłem dosyć dużą audiencję
ludzi, którzy lubią takie o tych rzeczach słuchać, i wydaje mi się, że też mówiąc o tych pierdołach, mówiłem o rzeczach szerszych. Znaczy, to nie chodzi o to, że ludzie słuchali o pierdołach i lubią słuchać o pierdołach, tylko te pierdoły były tylko pretekstem tak naprawdę do szerszej wypowiedzi. I jak mówiliśmy o tym, że nie wiem, ma być gwarancja pracy dla listonoszów, tak się odmienia? Dla listonoszy? Noszów, listonoszy? Junoszy, to trzeba będzie zakazać używania e-maili, prawda? Bo skoro ludzie wysyłają e-maile, to listonosz straci pracę. I to nie chodziło o to, że ktoś coś głupiego powiedział gdzieś w Portugalii, tylko zasadniczo ma to jakieś odniesienie do ekonomii. Po pierwsze sezony to był super pomysł, coraz lepiej zrealizowany. Fajnie się ciebie słucha, będzie ciężko, bo przez pierwsze sezony... Znaczy, nazwa Wieści Pominięte jest rzeczywiście od chyba 3 czy 4 lat, natomiast od 10 lat był to podcast informacyjny, który opowiadał o rzeczach, które były pominięte w mediach. Po prostu nazwałem to Wieści Pominięte, kiedy pojawiły się rozmowy, kiedy pojawiły się masze, kiedy pojawiły się antidiotum. Trzeba było właśnie wydzielić tą część podcastu. Misiek, świetne spostrzeżenie w sprawie wychowania dzieciaków. Jestem zdania, że więcej zrobimy dla wolności, jeśli dwójkę, trójkę lub czwórkę naszych dzieci wychowamy w duchu odpowiedzialnych za siebie, nauczymy ich, że podatki to kradzież i tak dalej, i tak dalej. Tu zrobimy więcej niż miliony postów na Facebooku. To jest nasz realny wpływ. Zgadzam się i od razu polecam, bo wydawnictwo FIOR i Instytut Misesa wypuszczają teraz fajne książki dla dzieciaków. Instytut Misesa zrobił odnośnie prawa i ołówek Rida. Prawo Bastiata i ołówek Rida dla dzieciaków. Jest to do sprawdzenia i wiem, że jest jakaś nowość z FIOR Publishing a propos czegoś dla dzieciaków. Nie mam jeszcze w domu. Witek, czasami trzeba coś stracić, by móc zyskać. To prawda. Trzeba stracić i mieć mniej. Jakby tylko składnie zamienił, to brzmiałoby jak Joda. Czasem, aby móc coś stracić, zyskać trzeba... Nie, bez sensu. To jak Wiedźmin. Ważne, żeby mieć na to dobrą perspektywę. Jestem spokojny, znając trochę twoje podejście. No a za rok widzimy się na 10 urodzinach. To prawda, w maju 2020 10 urodzin podcastu. Michał, to jest świeży komentarz. O proszę, już ze 2 miesiące temu zacząłem swój odwyk od agenta. Widzicie, nie jestem pierwszy. I widzę, że jak ja nie słucham, to tobie nie chce się nagrywać. No, mam takiego kuzyna, któremu kiedyś kupiłem koszulkę sportową w barwach klubu FC Barcelona i on nie pierze tej koszulki, jak FC Barcelona gra, bo w ten sposób twierdzi, że jak ogląda mecz w niewypranej koszulce i jej nie wypierze, to do tego momentu Barcelona wygrywa. Nie jestem fanem sportu, więc nie wiem, czy to jest racjonalne. Oczywiście, że to jest racjonalne, to jest bardzo racjonalne. To jest, on robi po prostu pierwszą rzecz, która według niego wspiera klub. To jest bardzo racjonalne. Ja najbardziej rozumiem twoją decyzję, bo sam już czułem, że dostaję raka od tego całego politycznego zawracania dupy, a praktycznie w 90% byłem na to wystawiony przez twój podcast. Przepraszam bardzo, że cię wystawiłem na takiego raka, na takie promieniowanie. No właśnie sam mam wrażenie, że mi już ten ochrona rdzenia pękła. Adam, czy mogę zapalić świeczkę dla mojego ulubionego podcastu? Słuchaj, jak najwięcej. Pal dużo świeczek, świeczki są fajne, ale takie najlepiej zapachowe, jakieś relaksujące, spa i puść ładną muzykę i możesz spędzić trochę romantycznego czasu ze swoją drugą połówką. Bo rozumiem, że pierwszą już wypiłeś. Kasia, nieraz już mówiłam, że uwielbiam twoje poczucie humoru i komentarze do rzeczywistości. Zupełnie nie obchodzi mnie co u Trumpa. Dokładnie, to jest to samo. I teraz jest pytanie, to jest właśnie to, o czym też mówiłem w zeszłym miesiącu, że... żeby się dobrze przygotować z tych rzeczy, żeby one się nie powtarzały w tych wieściach pominiętych, no to trzeba było sięgać głębiej do tego szampa, to wymagało więcej pracy i tak dalej, i tak dalej. I przez to czułem, że jestem zmęczony i nie mam poczucia humoru. Więc zaczynam opowiadać jakieś smutne kawałki. Są przebłyski fajne, bo ja nie mówię, że te audycje ostatnie były do końca beznadziejne. Nie, one też były okej, okay, tylko już trochę czułem, że szuram coraz bardziej tyłkiem po asfalcie. I to nie jest już, nie ma już tego pierdolnięcia, które było w defaulcie, za które wszyscy kochacie ten podcast. Bardziej obchodzi mnie twoje spojrzenie na świat i ciekawosteczki, które obok tych newsów wrzucasz. No właśnie, chodziło o te ciekawostki. I to była tylko struktura. Boję się, że, tak serio mówię teraz o ciebie, boję się, że jeśli nie ma takiej copiątkowej struktury, to może się troszeczkę rozjechać. I tak jak znowu, jak z tymi nawykami, coś musi być w zamian. Nie może być ciszy, bo wtedy cisza się stanie nowym nawykiem. Takie filmy jak Antidiotum chętnie bym złapała w wersji audio. No dobra, okej. Mariusz, odsłuchuję materiał powyżej i co mi się narzuca? Skoro tak dużo kosztuje ci zrobienie tych wieści, to ja bym to zupełnie odpuścił. Zupełnie. Według mnie rodzina jest najważniejsza. Czas stracony, który mógłbyś poświęcić młodym, już nie wróci. I powiem serio, też mam podobne spostrzeżenie,
że co by się nie działo z podcastem, to przecież wciąż mamy zasoby, wciąż mamy sprzęt, lubimy się. Rzeczywistość aż tak szybko, jak się okazuje, tak naprawdę nie zapieprza dookoła nas. Ale co zapieprza, to zmienia się wszystko w rodzinie, nie? Może być tak, że za 5 lat moje córeczki nie będą chciały ze mną spędzać czasu. Po prostu. Będą wtedy miały 10 i 7 lat i one będą wtedy gdzieś tam w jakimś LOL, czy LOL już będzie wtedy passé i to już dzisiaj świnka Pepa jest dla nich troszeczkę taka za prosta, nie? Wieści są fajną rozrywką, ale nie jest to coś, co szczególnie wnosi. To prawda. Można posłuchać, ale zaraz się zapomina. Ale moi kochani, tak naprawdę to też nie spinajmy się tak za bardzo z tym, że czegoś się zapomina. Czasami fajnie jest po prostu, tak jak ja byłem 2 tygodnie temu, pójść na koncert muzyki Eurodance w Torwarze i poskakać i się po prostu poczuć jak zupełnie nie ja. I to jest okej. Okay. Co z tego, że następnego dnia czy 2 dni później już się o tym zapomina? To jest jak z piwem wypitym na weekendzie kapitalizmu. Pijesz i coraz mniej pamiętasz. Nie, ale tak serio. Nie wszystko musi być wiekopomne, dobra? Możemy się też spotkać, ponabijać, pogadać i to może umknąć. I nikt nie będzie chciał tego tak samo za 2 tygodnie słuchać. Antidiotum może komuś coś rozjaśnić, więc to już robi różnicę. To prawda, tylko antidiotum tak... Ja zawsze szukam tego adwokata. Nie adwokata, prokuratora diabła. Antidiotum powstaje, jeśli powstaje, to też jest kosztowny projekt i powstaje w takim świecie, gdzie już jest duża konkurencja tego typu rzeczy i to jest fajna konkurencja, bo fajne rzeczy robi wojna idei, myśli uwolnione robią świetne rzeczy na YouTubie. Jest kilka takich kanałów, które podobne rzeczy stara się ogarnąć. Ja mam w głowie teraz i przygotowuję serio serię scenariuszy do nowego projektu, o którym jeszcze będę mówił, bo to nie dzisiaj, to jest też temat na godzinę i też liczę, moi drodzy, że mi w tym pomożecie. Jak nie możesz nic nie robić rok, możesz nic nie robić rok, a i tak będę cię wspierał, mówi kolejny komentator. Myśl o sobie i będzie dobrze. Twoja główna wartość jest w tobie i osobowości, a nie w tym, ile rzeczy wypuszczasz. Grzesiek, dziękuję za cotygodniową porcję przystępnie skompresowanych wieści i humoru. W oczekiwaniu na dalsze projekty życzę wyciszenia głowy. Oj tak, uporządkowania mindsetu oraz trafnych wniosków i decyzji. No właśnie, z nimi będzie najgorzej. Piotr, dopiero odsłuchałem ostatni odcinek, więc krótko i bez rozwlekania. Dzięki za świetne audycje i powodzenia w czymkolwiek, za co się zabierzesz. Now, so long, Marianne, and let all your favorite bands stay together. Moi drodzy, to nie jest stypa. A jeśli będzie to dowcipne i będzie można puścić na jakimś Spotify, to mam nadzieję, że mi nie umknie. Podcast Agent jest na Spotify, tak w ogóle, od dawna już. Karol pisze, agencie, bardzo dziękuję za te wszystkie niezliczone godziny, jakie dla nas znowu. Mogłeś ten czas spędzić z rodziną lub robiąc coś zupełnie innego, to prawda. Prawda, koszty alternatywne. A jednak poświęciłeś go dla nas. Bardzo to szanuję i doceniam. Rozumiem twoje wypalenie. Ja nie miałbym aż tyle samozaparcia, żeby siedzieć z tymi newsami, które jak sam powiedziałeś, wciąż się w pewien sposób powtarzają. Mi bardziej brakuje tych wieści, bardziej niż wieści będzie brakować twojego poczucia humoru. Właśnie mówię, to wieści, jak ci nie brakuje, to pies z tymi wieściami. Raz na jakiś czas coś wezmę na warsztat, ponabijamy się. Poczucie humoru zostaje. Tylko ono zniknie, jeśli będę musiał cały czas sprawdzać, co się dzieje u Erdogana po prostu i wiesz, robić 1,5-godzinny teleekspres. No po prostu nie da się. Tomasz kolejny. W ostatni piątek sobie myślałem, że brakuje wieści do dopełnienia chilloutu po pracy. A tu jeb, nadleciał czarny łabędź pod postacią zalanego mieszkania i mi się piramida potrzeb na wieczór drastycznie przewartościowała. Widzicie? Life will never be the same, jak śpiewa Hathaway. Life is changing. Marał z tego taki, że życie to życie i póki co subskrybuję cię, agencie, czekając na nowe produkty z uniwersum. Dziękuję. Dariusz. Wieści są najlepsze i moim zdaniem również ponadczasowe. Jak zacząłem słuchać, to podcast miał już parę lat. Przesłuchałem wszystko wstecz i nic się nie przeterminowało. Antidiotum pewnie ma lepszy wymiar edukacyjny, ale nie wierzę, żeby ta idea kiedykolwiek i gdziekolwiek miała szersze grono zwolenników, a podcast to miód na uszy dla samego siebie. Nie obchodzi mnie, czy kogoś do czegoś przekonuje. Jest po prostu arcydziełem. Ja od razu zaznaczę, że wybrałem sam takie oczywiście komentarze tutaj do dzisiejszej audycji, w której w jak najlepszych, największych superlatywach opisują moje wysiłki. I tu jest też, tu się zaczyna taka część komentarzy, które skopiowałem z grupy ludzi, którzy wspierają ten podcast. I ja muszę też zdawać sobie z tego sprawę, że ludzie, którzy wspierają ten podcast, to są ludzie, którzy najczęściej mają zetknięcie z wieściami pominiętymi i są oni na tyle fanami wieści pominiętych, że aż w stanie są ciężko pożyczone pieniądze na ten podcast przeznaczyć, stosując właśnie patronite.pl, łamane przez agent.
I wspierając podcast w ten sposób. I to jest fantastyczne, tylko musimy pamiętać o tym, ten bias, to takie skrzywienie polityczne, że to jest ta grupa stu kilkudziesięciu osób, które po prostu, dla których to jest jakby flagowa audycja podcastu Agent. I nie do końca są to ludzie, którzy wspierają całe uniwersum agentowe. Wiecie, wszystkie wywiady, antidiotum i tak dalej. Tu akurat wieści pominięte mają największe znaczenie, są najcięższym argumentem. Więc ja, o ile przede wszystkim zwracam się z prośbą i jakiejkolwiek konsultacje zgłaszam się właśnie do tej grupy, zamkniętej grupy patronów lub byłych patronów, bo ci ludzie też cały czas mają tam oczywiście swoją obecność i swoje miejsce, to muszę też pamiętać o tym przekrzywieniu, że jak ja zadam tym ludziom pytanie, wieści pominięte albo recenzje filmowe, to powiedzą oczywiście, że wieści pominięte. No i to jest oczywiste. Więc mogę nie dostać obiektywnej, zresztą wiadomo, nie dostanę obiektywnej odpowiedzi, dostanę to, do jakiej osoby pójdę, taką odpowiedź dostanę, nie? Adam, myślę, że dla dobra samej idei antidiotum robi lepszą robotę, a to w końcu o to w końcu wchodzi, żeby kulawe nasze środowisko wolnościowe w naszym kraju rosło i mówię to jako mega sympatyk wieści pominiętych. Na żaden inny podcast tak nie czekam, ale wydaje mi się, że nie ściągnie on nowych ludzi, a jedynie tych, którzy utożsamiają się już z ideą wolnościową. Ktoś gdzieś mi napisał też w jakimś mailu, że nie da się osoby nieradykalnej przekonać do wieści pominiętych, co mnie trochę zaskoczyło, ale... Okej, nie, to jest dobry input. Andrzej, dobrze myślisz, trzeba pozytywistyczną pracę u podstaw wykonywać, uczyć ludzi wolności, bo jak nie ty, to kto? Uwielbiam, gdy omawiasz to, co bieżące, że jeżeli musi wieści, wystarczy. Raz w tygodniu robisz pogadankę krótką o bieżących rzeczach, dosłownie 50 minut. Nie ma czegoś takiego. W uniwersum agentowym format 50 minut to jest rozgrzewka przed audycją. To jest rozbiegówka na taśmie. Pamiętacie kasety magnetofonowe? To jest ta biała, taka przeźroczysta taśma. Zanim się prawdziwa taśma zacznie, to jest ta przeźroczysta. To na moich kasetach to by było 50 minut przeźroczystej taśmy i dopiero program. Sebastian, wieści są wyjątkowe, nikt nie komentuje w ten sposób. To mnie przyciągnęło ani antidiotum. Rozumiem potrzebę zmiany i myślę, że autorski program powinien przede wszystkim być autorski, bo jeśli nie ma cię, macie to męczyć, to prędzej czy później, sorry, bo spisywałem ręcznie, czy później będzie to słychać. Jeśli jednak mógłbym mieć małą prośbę, raz w tygodniu jedna informacja w formacie wieści dotycząca bieżących spraw, wystarczy 5 minut regularnie. To prawda, też powiem wam szczerze, zauważyłem coś takiego, że i nawet na Facebooku, nieważne co, czy na Twitterze, komentarz dotyczący jednej rzeczy związanej z panem Morawieckim, Kaczyńskim, panią Pawłowicz, Petru, wiecie o co chodzi, Trzaskowskim, Tuskiem, jest respons, reagujemy, ktoś to poda dalej, ktoś odpisze, zapyta, jest tych kilkanaście, wiecie, lajków minimum, nie? A wrzucę coś a propos nawet fantastycznego wydarzenia z granicy Etiopii i Erytrei, które by było nawet fantastyczne, jeśli chodzi o rozwój tak zwanej wolnościowej myśli na świecie. Choćbym użył magicznych hashtagów, to nic się nie dzieje z tym. Bo nie mamy tropu w głowie, który nam mówi Erytrea i Etiopia, kuźwa, o co chodzi, nie? A to, że pół roku później ten mój, że tak powiem, nieretweetowany, najważniejszy na świecie tweet jest... Kontynuacją tego tweeta jest, no wiadomo, nie, to nie że przez to, że zatweetowałem, jest Nagroda Nobla przyznana za wysiłki w ramach, wiecie, pokojowego osiągnięcia porozumienia między tymi krajami, które wynika czysto z potrzeb rynkowych, a nie jakichś tam geopolitycznych. No to nie ma już przełożenia, bo my o tym nie wiemy, nie? My kojarzymy Gretę. My kojarzymy dziewczynkę, kobietę, młodą kobietę, która udaje dziewczynkę i która jest znana z tego, że nie poszła do szkoły, żeby nam powiedzieć, że powinna być teraz w szkole. I to wiemy. I wiemy, że ona nie dostała Nobla. Ale nie wiemy, kto dostał, nie? Nikt nie wie, kto dostał Nobla z tego wspierania świata i tak dalej. Tomasz, ja nie jestem pewien, czy wieści są faktycznie mniej ogólne, to chyba pozorne. Siła poza perfekcyjną jakością jest właśnie to, że potrafią na podstawie szczegółów opowiadać, dostrzegać i przekazywać ogólne wnioski. Fakt, że ten sam wniosek, efekt powtarza się po raz dziesiąty w życiu, jest według mnie dużo mocniejszy niż konstrukcje teoretyczne. Może to być zbyt poważne porównanie, ale Hazlitt przed napisaniem ekonomii w jednej lekcji napisał setki, cały czas cytuję, felietonów o codziennych sprawach i dlatego ta książka jest tak doceniana, bo widać w niej to nieoderwanie od rzeczywistości. Oczywiście eksperymentuj do woli tak, żebyś czuł, że robisz coś bardzo dobrego, a jednocześnie nie pakujesz za dużo siły w pustkę. Ale nie sądzę, że odejście od wieści to dobry pomysł. Jak widzicie, zdania są podzielone i to oczywiście wszystkie te komentarze zawierają bardzo dużo pochlebnych sformułowań odnośnie podcastu, no bo umówmy się szczerze, ludzie, którzy poświęcają 3 sekundy swojego życia
czy 30 sekund swojego życia, jeszcze gorzej, na to, żeby zostawić komentarz, to są najczęściej sympatycy danego formatu. Ja nie spotykam się z hejtem, ja w ogóle się nie doczekałem hejtu. Co najwyżej dalekie powątpiewanie w jakość i to tylko i wyłącznie, jeśli jestem na przykład gościnnie u Wapniaka, to wtedy spotykam się z zupełnie nowymi ludźmi i nagle audycję ogląda 10 tysięcy ludzi, którzy mnie w ogóle nie znają, zupełnie. I wtedy może być tak, że wśród tych 10 tysięcy, a takie średnio jakieś tam wyniki są na kanale Wapniaka, zdarzy się 100, które zalajkuje stronę, w ogóle dowie się, co to za koleś, sprawdza i tak dalej. Bo zazwyczaj Wapniak wrzuca codziennie wywiad z kimś innym i ktoś, kto ogląda kanał Wapniaka i tam jest napisane wesprzyj, to on wspiera kanał Wapniaka, nie? A nie gościa, który u niego jest, albo kogoś, kto uploadował swoje materiały na jego kanał, tak jak ja do niedawna to robiłem, a ostatnio, tak jak mówię, w ramach też odwyku nie miałem za bardzo, co tam uploadować. Nagraliśmy 3 dni temu rozmowę z Wapniakiem i z Wąskim właśnie. Ja mówiłem o tym, że jestem na diecie niskoinformacyjnej i mi z tym całkiem dobrze. Co nie znaczy, że nie dolatują do mnie jakieś informacje, że ponoć tam jakieś wyskoczyło, wybiło szambo z jakimś zdjęciem młodzieżówki, że hajlują i tak dalej. Powiem szczerze, no cringe, bo cringe, ale nie chcę mi się o tym gadać. Autentycznie. I nawet na tym samym weekendzie kapitalizmu, teraz, na 3. edycji w miniony weekend, który był fantastycznym eventem. Nie tylko dlatego, że miałem tam szkolenie z kręcenia vlogów tosterem, ale był po prostu świetnie zorganizowanym eventem. Pięknie wyglądał, w pięknym miejscu, bo ta sala, aula na giełdzie papierów wartościowych jest fantastyczna, jest nowoczesna, jest przeszklona. Po prostu domy ze szkła, wiecie, Cezary Baryka 2.0. Jest tam fantastycznie. I to fantastycznie wygląda. Mnóstwo fantastycznych ludzi, wiecie, którzy tam przychodzą. Ludzie, którym się chce. Więc non-stop się z kimś gada, non-stop jest wymiana myśli. Nie byłem na ani... Byłem tylko w sobotę. W piątek było rozgrzewkowe szkolenie, ale to tylko na zaproszenie. To byłem na tym szkoleniu. W piątek w Świetlicy Wolności. Potem było jakieś tam małe piwko, ale wróciłem do domu, bo wiedziałem, że raczej wolę zachować energię na sobotę. I w sobotę miałem to jedno szkolenie od tam pierwszej z minutami do 2:30, czy coś takiego. I zostałem na resztę weekendu kapitalizmu tylko po to, żeby gadać z ludźmi gdzieś w kuluarach. Nie byłem na ani jednym wykładzie, więc przepraszam wszystkich, którzy się bardzo przygotowali do wykładów. Ja akurat byłem tam, ale nie słyszałem nikogo przez 5 sekund nawet. W niedzielę już zostałem w domu, spędziłem czas z rodziną. I powiem wam szczerze, mimo fantastycznej atmosfery tego weekendu kapitalizmu, to miałem klimat taki, że nie chciałem gadać o jakichś kontrakcjach bankowych, o agregowaniu popytu, o teorii ilościowej pieniądza, o tym, czy wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi. To ja w, come on, ja w ogóle jestem lemmingiem. Ja chcę grać na gitarze, śpiewać piosenki, pisać wiersze, wygłupiać się, a no oczywiście, jeśli są ludzie, którzy chcą o tym gadać, no to niech siedzą i gadają, jasne. I proszę bardzo, ja nie mówię, że wszyscy mają się teraz zamknąć i gadać o Eurodance'ie. Ale mi ten odwyk, miesięczny odwyk odwyk agenta od agenta, od tych wieści pominiętych, przypomniał, że jest cholera życie poza tym wszystkim. I że my w sumie po to walczymy o tą wolność. I na tym polega ludzkie działanie. I dlatego chcemy, żeby ono miało jak najszerszą skalę, żeby mieć te wszystkie fajne rzeczy, z których możemy korzystać, nie? Zamienimy się w takich męczenników jakiejś misji, której nikt cholery nikt nie doceni. Zaczynamy się zamieniać w strasznych, kuźwa, nie wiem, w skamieliny po prostu. Autentycznie. Dyskusja o tym, czy Konfederacja jest partią libertariańską, czy nie jest, wiecie, no w którymś momencie, co to zmieni? Jeśli 2/3 rzeczy, którą Sośnierz, czy Bosak, czy Dziambor powiedzą z mównicy sejmowej, będzie w miarę wolnościowa, to już jest okej. Okay. A to, że za chwilę Winniczek wyskoczy z jakąś jednością etniczną narodu, dobra, no, jejku, no nie będę się spinał, przecież co mi tam jedność etniczna, co on zrobi, że Polska tylko dla białych będzie papierek przykładał z testerami, nie wiem, barw cmyk na przejściu granicznym ludziom do policzków, no błagam. Zwłaszcza wracającym z krajów, gdzie mogli się opalić, to najgorsze. Nie, a tak serio, to przecież co... kolor Pantone ustalimy prawdziwego Polaka, jaką ma... Nie, no wiecie, joke, nie? I spinać się nad czymś takim. Więc fantastyczny event. Ja wiem, że ludzie muszą to z siebie wyrzucić, bo za mało widocznie na niskich składkach o tym rozmawiali jeszcze, więc muszą to zrobić w realu. Nie 24 oczywiście. Ale mówię, nie o to mi chodziło, nie? Nie o to mi chodziło promując wolność, nie o to mi chodzi w promowaniu wolności, żeby się wkręcać w najgłębsze odmęty niuansów
myśli Hayeka i Misesa. Nie? Fajnie jest o tym wiedzieć. Ale dlatego też prowadzę tą serię wykładów kilku martwych Austriaków, tą, co teraz mam na Zbiro za 2 tygodnie, żeby opowiedzieć o szkole austriackiej, tak jak opowiada Lemming o szkole austriackiej. Nie jak ktoś, kto zrobił doktorat z historii Chin, tylko jak ktoś, kto pojechał do Chin, spędził tam rok życia, podobało mu się, wrócił i opowiada wam o tym, nie? Bo lubi to miejsce, poznał fajnych ludzi i dzieli się tym z wami. A to nie jest koleś, który ci wszystkie dynastie alfabetycznie wymieni w kolejności od, nie wiem, ilości żołnierzy czy dzbanków, które gdzieś tam wyprodukowali. Wiecie, o co chodzi? A mam czasami wrażenie, że w środowisku Instytutu Misesa, z którym ja sam non-stop przecież współpracuję, razem zrobiliśmy audiobook Ludzkie Działanie, no toż come on. Czyli instytucji, która jest mega potrzebna w Polsce i którą ogromnie szanuję, to czasami można trafić tam w takie jądro ciemności, że Joseph Conrad po prostu by zbladł. Ale oczywiście nie, oczywiście mocna, nasycona rozmowa merytoryczna jest potrzebna i ma swoje miejsca i tak dalej, ale znowu, chciałbym, żebyśmy tego nie mieszali, żebyśmy zrozumieli, że my nie o to walczymy, żeby wszyscy doskonale znali teorię cyklu koniunkturalnego. Nie? To jakby nie o to chodzi, a strasznie dużo na to czasu poświęcamy, bo czasami mam wrażenie, że to właśnie są nasze nawyki, od których zacząłem tą audycję i którymi to właśnie nawykami kończę tą audycję, te moje 3 kwadranse jazzu. I to są nawyki. I te nawyki są dowodem jeszcze na jedną rzecz, której się boimy czasami przyznać sami przed sobą, że jesteśmy tchórzami i że tchórzymy w ten sposób. Bo łatwiej jest wsobnie się dalej rozwijać, przeczytać jeszcze jedną książkę, która ma 1500 stron, niż przeczytać książkę, która ma 15 stron i wyjść z nią do ludzi. Nie? Ale też ja doskonale rozumiem i sam się tego boję, bo sam wiem, że na moim zwykłym, głupim wykładzie kilku martwych Austriaków ktoś może podnieść rękę i zapytać mnie o zagregowany popyt czy kontrakcję bankową. I ja się wtedy zesram. Serio. Bo nie po to tu przyszedłem i to nie są w ogóle moje opowieści. Ja się na tym po prostu nie znam. Co gorsza, ja się nie chcę znać. Ale oczywiście każdy z nas chce uchodzić za specjalistę i każdy był na szkoleniu, jak zgrywać cwaniaka i nie po to wykupiłem płatną reklamę na LinkedIn, żeby ktoś mnie zaginał ze zagrogowanego gego popytu. Ojejku, ja tak w ogóle mam grypę jakąś po tym podcaście, po tym weekendzie, mnie rozwaliło strasznie. Ale super, naprawdę pozytywna energia, normalni ludzie przychodzą na ten weekend kapitalizmu również i z nimi można normalnie gadać. I to nie są autystyczne aspergery, wiecie, które by tylko i wyłącznie czytały książki, w których jest więcej przypisów niż autentycznej treści. Tak więc i oczywiście musi to ważyć powyżej 4 kilo. Przeliczeń na rozdział. Więc jest nadzieja. I teraz jest pytanie, jakie sobie pozytywne nawyki wyrobimy? Bo ja bym chciał sobie wyrobić nawyk częstego podcastowania. I zastanawiam się, czy mogę tak po prostu otworzyć mikrofon i mówić o tym, że byłem na Terminatorze 6. I że był tak tandetny, że się w pale nie mieści. I że prawie, że się popłakałem z tego, jaki ten film jest zły. A potem poszedłem na Doktor Sen Mike'a Flanagana i byłem zachwycony i prawie popłakałem się z tego, jaki ten film jest zajebisty. I że Mike Flanagan to jest po prostu taki kolej, że wymiękam. Widziałem wszystko od Absenti do dzisiaj tego reżysera. Absenti oglądałem w 2011 roku, jak była nowością i już czułem, że to jest dobry film. A potem jak zobaczyłem kolejne jego filmy, to już wiedziałem, że cokolwiek ten koleś nie wypuści, to po prostu trzeba tego szukać i trzeba to oglądać. I też polecam wam Doktor Sen. Rewelacja. I też poprzedni film a propos Stephena Kinga, Mike'a Flanagana, Gra Geralda, niskobudżetowy, fantastycznie zrobiony. Pomysł tak niefilmowy, jak tylko można niefilmowe pomysły wymyślać i zrobiony fantastycznie. I to są rzeczy, które sprawiają, że nasze życie jest fajne, wiecie? Rozmowa o nich, wymienianie się tym, doświadczanie, jakiś experience, a nie tylko ocenianie czegoś cały czas. Pod kątem tego, na ile w tym jest idei libertariańskiej, wiecie, a na ile cringe'u Social Justice Warriors i czy był jakiś pozytywny biały bohater w tym filmie, bo ja nie zauważyłem, więc chyba to jest Social Justice Warriors. Zwłaszcza, że to był Alibaba i 40 rozbójników. Dobra, to tyle na dzisiaj a propos nawyków. Jak mi się... Nie, dobra, nie będę wam niczego obiecywał, dobra? Po prostu, nie będę niczego obiecywał. Jak coś, to piszcie komentarze, ewentualnie mail podcast.agent@gmail.com. Najszybciej może też być radio@
agentomasz.pl. agentomasz.pl to moja strona internetowa, jeśli ktoś dopiero sobie podłączył internet z jednym T w środku. Agen, jak miasteczko we Francji, Tomasz, jak imię męskie, @gmail.com. Do usłyszenia w kurtce, bo się zimno robi. agentomasz.pl